Mikołaj Małecki, łączy nas karne. Witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy dzisiaj mówili o prewencji w prawie karnym i o takich sytuacjach, w których ktoś ponosi już w pewnym sensie konsekwencje i dolegliwości związane z uwięzieniem go za kratami aresztu śledczego, pomimo tego, że sąd jeszcze nie przypisał mu winy za popełnione przestępstwo. Będziemy mówili o prewencyjnym uwięzieniu ludzi, którzy mają dopiero podlegać odpowiedzialności karnej, o tak zwanym tymczasowym aresztowaniu, o tak zwanych środkach zapobiegawczych, nawet ta nazwa już sugeruje, o co chodzi, prawda? Zapobieganie pewnym ryzykom, które mogą być przez tego jeszcze nie przestępcę w sensie prawnym, ale już jakąś osobę, która jest podejrzewana o popełnienie przestępstwa, ryzykach, które mogą być przez nią sprowadzone. No właśnie, żeby dało się wyegzekwować odpowiedzialność karną. Więc będziemy mówili właśnie o tym zderzeniu. Z jednej strony potrzeby ukarania danej osoby, a więc musimy jakoś ją schwytać, zabezpieczyć, żeby nam nie uciekła przed odpowiedzialnością, ale sąd będzie przypisywał tej osobie odpowiedzialność dopiero w pełnej procedurze karnej. Dopiero ta osoba będzie uznana za przestępcę, gdy sąd prawomocnie się o jej winie wypowie. No więc tymczasowe aresztowanie, środki zapobiegawcze i granicach ingerencji w prawa i wolności obywatela w takiej sytuacji ze strony organów państwa. Moim pierwszym gościem dzisiaj, którego serdecznie witam, jest dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz z Uniwersytetu Warszawskiego. Piotrze, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. No cóż, można powiedzieć, trzeba o tym rozmawiać, ponieważ mamy wielki kłopot z tymczasowym aresztowaniem, ale nie wiem, czy już zaczynamy, czy zadajesz pytanie jakieś. Zaczynamy, ostro zaczynamy z wysokiego C, bo dobrze. Właśnie chciałem Cię zapytać o to zderzenie z jednej strony sytuacji osoby, która jest niewinna jeszcze w świetle prawa, a z drugiej strony, jak wsadzamy tą osobę za kraty w ramach tymczasowego aresztowania, no to to jest dolegliwość, która nawet przekracza poziom tego, co czeka więźnia już skazanego prawomocnym wyrokiem sądu. Prawda? To tymczasowe aresztowanie odbywa się w reżimie, który jest surowszy niż kara pozbawienia wolności orzeczona przez sąd. Powiedz mi, jak prowadziłeś badania na ten temat. Też możesz trochę o tych badaniach powiedzieć, ale właśnie czy tu nie ma jakiegoś takiego problemu, że jednak państwo trochę przesadza z tą ingerencją w wolność człowieka na etapie przed skazaniem go prawomocnie przez sąd? No właśnie, dobrze, że powiedziałeś, bo to jest kwestia wartości. Zasadniczo każdy człowiek i tak Helsińska Fundacja Praw Człowieka i wszyscy, powiedziałbym, ludzie roztropni, jak mi się wydaje, uważają, no wolność jest, polega na tym, że człowiek może robić co chce i miejsce człowieka, każdego człowieka jest na wolności, no chyba, że zostanie skazany na karę pozbawienia wolności, no i wtedy rzeczywiście może odbywać tę karę. Natomiast póki nie jest skazany, no ma prawo do bycia gdzie chce i nie przebywania za kratami. Efekt jest taki, że z drugiej strony, tak jak mówiłeś, mamy problem toczącego się postępowania, no które, żeby było skuteczne, musi w miarę sprawnie się posuwać. Osobnym tematem jest, jak u nas w Polsce ta sprawność postępowania wygląda, to pewnie zrobisz osobny temat, albo już zrobiłeś, natomiast faktem jest, że czasami jest tak, że człowiek, który ma zwłaszcza poważny zarzut, mógłby utrudniać postępowanie karne i w związku z tym, no, z przyczyn oczywistych, nie chcieć pójść później, zostać ukaranym, w związku z tym na przykład nakłaniać inne osoby do składania fałszywych zeznań, zastraszać, ewentualnie uciekać czy znikać z miejsca stałego pobytu i nie stawiać na rozprawy, czym torpedowałby proces. W związku z tym ustawodawca sobie zapewnił, chyba nie mamy co do tego żadnej wątpliwości, że potrzebny jest taki środek, taki środek jak umieszczenie go w jednym miejscu, konkretnie za kratami, żeby był dobrze dostępny i nie utrudniał postępowania. Nie wydaje się to jakoś szczególnie kontrowersyjne, byle było rozsądnie prowadzone. I po pierwsze, nie za długo taki areszt miałby być stosowany i rzeczywiście wtedy, kiedy jest to potrzebne, a nie dla komfortu prowadzącego postępowanie karne, który mówi, no dobrze, to mi jest najwygodniej mieć człowieka za kratami, kiedy ja do niego będę potrzebował zajrzeć i dowiedzieć się czegoś jeszcze, bo może zapomniałem się o coś
dopytać, prawda, albo skonfrontować z innymi świadkami, tego mam pod ręką. Tylko że, jeszcze raz mówię, z jednej strony mamy wolność człowieka, z drugiej strony co najwyżej komfort prowadzącego postępowanie i te wartości nie są wystarczająco ze sobą zrównoważone. W związku z tym no, trzeba przede wszystkim dbać o to, żeby być jak najczęściej, najdłużej na wolności i również prokuratura nie powinna takich wniosków nadmiernie często składać. Pamiętajmy o tym, że gwarancją naszej wolności jest przede wszystkim sąd. No i ten sąd powinien badać faktycznie potrzeby w zakresie postępowania karnego. Tymczasem, jak wiemy z badań, i to nie są żadne badania wielkie, to są po prostu dane statystyczne, które są dostępne, jeżeli się odpowiednio zapotrzebuje je i dostanie w ramach dostępu do informacji publicznej, a nawet są publicznie dostępne, no okazuje się, że wnioski prokuratorskie, jeżeli chodzi o zastosowanie tymczasowego aresztowania, są uznawane przez sąd, powiedzmy w okolicach 90% mniej więcej, a jeżeli chodzi o przedłużenie tymczasowego aresztowania, to nawet w 95% znowu mniej więcej w skali powiedzmy 10 lat. Czyli efekt jest taki, że ta kontrola wydaje się iluzoryczna, chyba że założymy z góry, że prokuratura szalenie trafnie typuje te przypadki, prawda? No wydaje się to mało prawdopodobne, zresztą z badań aktowych też wynika i z rozmów, wywiadów z prokuratorami, sędziami, że ta kontrola sądu nad naszą wolnością, nad stosowaniem tymczasowego aresztowania dość często jest iluzoryczna, czyli mówiąc wprost, sąd nie ma ani czasu, ani nie chce nikogo urazić, ale jednak czasami i ochoty badać nadmiernie wnikliwie, czy inne środki zapobiegawcze nie byłyby wystarczające, na przykład takie jak dozór, czy jak to się potocznie mówi, kaucja, czyli zabezpieczenie majątkowe, które ewentualnie przepadałoby, gdyby ktoś się nie stawiał, dozór policyjny, zakaz wyjazdu z kraju, albo łączenie tych środków, czy nie byłoby wystarczające. Europejska Konwencja Praw Człowieka w artykule 5 mówi o tym, że człowiek ma prawo do wolności osobistej, no i oczywiście ono może być ograniczone właśnie między innymi poprzez areszt tymczasowy, ale po pierwsze wtedy, kiedy to jest rzeczywiście niezbędne i na krótki czas. Wyraźnie mówi się w konwencji, w artykule 5, że, iż potem zresztą orzecznictwo strasburskie też to potwierdza, że człowiek, który jest pozbawiony wolności, powinien być osądzony w rozsądnym terminie, a jeżeli to się nie da zrobić, to wypuszczony na wolność i sądzony z wolnej stopy, jak to się mówi, czyli z wolności. No i ten problem u nas jest chyba najbardziej istotny, ponieważ jak już się kogoś złapie i dojdzie do wniosku, że powinien być w areszcie, to najczęściej chętnie by się otrzymało aż do samego końca, czyli przepraszam, za koniec rozumiem w tym wypadku prawomocne skazanie, co może trwać wiele lat. Czasami krótko, czasami długo, ale bywały takie przypadki, jak w przypadku chociażby Amber Gold, że pani, która była tam aresztowana, ja rozumiem, że to była sprawa bardzo medialnie znana i ludzie się denerwowali za to, że stracili majątek, ale przebywała w areszcie, podkreślam, tymczasowym 8,5 roku. No to, proszę Państwa, oczywiście została skazana na chyba 12 lat, czy jakoś tak, ale proszę sobie wyobrazić sytuację, w której mamy zupełnie odwrócone zasady, bo proszę sobie wyobrazić, że tak jak mówiłeś, najpierw człowiek powinien być w normalnych warunkach, taki ustawiony kodeks postępowania karnego, zresztą całe prawo karne, że najpierw popełni człowiek czyn zabroniony, przestępstwo, później zostanie osądzony, a później ewentualnie pójdzie odbywać karę do więzienia. Nie tak często, ale idzie. Tymczasem my mamy często sytuację odwrotną. Człowiek idzie do więzienia, czyli czytaj, do aresztu śledczego. Tam przebywa w reżimie gorszym, bo z utrudnieniami do kontaktowania się, możliwościami wyjścia z tego na przepustki, na jakieś na przepustki czy przerwy w karze, bo nie może, bo właśnie po to jest przecież zatrzymany w zamknięciu, żeby nie utrudniał postępowania, więc nie możemy go wypuścić. Utrudnianiem dzwonienia i posiadania jakichś rzeczy. Natomiast problem polega na tym, że to on jest niewinny formalnie, długo siedzi w areszcie, oczywiście potem mu się zalicza ten pobyt w areszcie na poczet kary, ale jak już w końcu zostanie osądzony, to właściwie jest wypuszczany, no bo jeżeli on odbędzie na przykład 3/4 kary albo 2/3 kary już w czasie, kiedy był niewinny, no to potem on się może starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Często się stara i często dostaje, co jest postawione trochę na głowie, bo powinno być odwrotnie. Raczej szybki proces,
o ile to jest możliwe, następnie skazanie i odpowiednia kara, którą też możemy modyfikować później środkami probacyjnymi, ale tak mamy to sytuację postawioną na głowie, co więcej, taka osoba, która formalnie jest niewinna, właściwie nie jest resocjalizowana, nie ma żadnych działań w zakładzie karnym, bo on nie jest w zakładzie karnym, w sensie nie odbywa kary pozbawienia wolności, tylko przebywa w ramach środka zapobiegawczego i nic się nie dzieje, a najczęściej też się nic nie dzieje ani z pracą resocjalizacyjną, ani z postępowaniem, no bo on po prostu czeka na lepsze czasy. Z badań aktowych na przykład mamy taką sprawę, której bardzo dawno się toczy postępowanie, następnie jest człowiek aresztowany, 2 lata jest aresztowany taki jeden pan przedsiębiorca, następnie sąd dochodzi do wniosku, że po 2 latach to naprawdę dosyć długo, a nie ma żadnych działań ze strony prokuratury, które by ciągle nie ma aktu oskarżenia. I w związku z tym nic się nie dzieje, więc go wypuszcza. Od tamtego czasu minęły już kolejne 2 lata i dalej nie ma aktu oskarżenia. Prawda? Więc w międzyczasie ten jego biznes to trochę zmalał w tym czasie, no, stracił wiele swojej wiarygodności. No i rzeczywiście można zastanawiać się, czy ten proces kiedykolwiek ruszy. Jest to proces, który jak sam pan prokurator otrąbił, można tak powiedzieć, największy, się on się z tego cieszył bardzo, największą listę podejrzanych i ze postawionymi zarzutami ma w całym kraju. Jest to kilkaset osób, ten proces prawdopodobnie nigdy nie ruszy, to jest w ogóle niemożliwe, tak? Ale trzymamy człowieka najpierw na wolności, potem 2 lata w areszcie, teraz znowu na wolności i właściwie nic się nie dzieje. To jest zupełnie niedopuszczalne. Bywają te przypadki oczywiście dłuższych aresztów niż 2 lata, tak jak państwo mogło sobie właśnie te 8,5, ale 5 często i nikt się nie przejmuje tym, że konwencja mówi wyraźnie, że należy człowieka, jak nie można go osądzić w rozsądnym terminie, to należy go wypuścić i prowadzić postępowanie z wolnej stopy. Staraliśmy się razem z tobą zresztą, w takim naszym pomyśle projektowym, to troszeczkę zadbać o jakieś innowacje, tylko to jest problem taki. Fundacja Helsińska od, nie chcę skłamać, 20 lat ciągle mówi o tym, że jest z tymczasowym aresztowaniem jest kłopot. Podobnie jak z przewlekłością postępowania, ale to jest inna rzecz. I teraz zastanawialiśmy się kiedyś, już bardzo dawno temu, zaprosiliśmy sędziów do naszej siedziby między innymi i mówiliśmy, słuchajcie, co jest? Zła jest praktyka, czy złe jest prawo? I sala się dzieliła mniej więcej pół na pół. Sędziowie jedni mówili, ależ prawo nie przeszkadza w tym, żeby prawidłowo orzekać o tymczasowym aresztowaniu, a inni mówili, no ale skoro jednak jest inaczej, praktyka jest inna, to znaczy, że dobrze by było to prawo troszeczkę nagiąć do złej praktyki i spróbować stworzyć takie prawo, które uniemożliwi te złe praktyki. Są pomysły różne. Nie ze wszystkimi się zgadzamy, no ale na przykład pojawia się taki pomysł, żeby prowadzić ostateczną granicę tymczasowego aresztowania, czyli żeby już dłużej nie można było tego postępowania, tego aresztu stosować. Bo obecnie jest tak, że można stosować areszt tymczasowy do roku w postępowaniu przygotowawczym, a potem ewentualnie jeszcze gdyby akt oskarżenia rzeczywiście nastąpił, został sporządzony, to jeszcze rok, czyli razem 2 lata, a potem już niby nie wolno, no ale mamy wyjątkowe sytuacje, które sąd apelacyjny może uznać za wyjątkowe i przedłużać i potem już nieskończoność. No i tak się niestety dzieje, więc jakiś pomysł to oczywiście jest, ale no znowu jest pytanie, czy jak się prowadzi jakąś mniej lub bardziej rozsądną granicę, że więcej już nie można, na przykład 3 lata, to czy to nie będzie trochę zachęta, żeby ten areszt trwał rzeczywiście 3 lata, bo skoro ustawodawca na to pozwala, to dlaczego nie? Tak samo mamy problemy, proszę państwa, to są patologie silnie utrwalone, bo proszę zobaczyć, było dawno temu, już nie pamiętam w którym roku, ale gdzieś na początku chyba lat 2000, zabójstwo urzędującego ministra w rządzie Szwecji, pani Anny Lind. Jak złapano podejrzanego, to został orzeczony areszt, oczywiście, no bo w końcu to było zabójstwo, nożem w markecie czy w jakimś takim innym miejscu publicznym. I areszt został orzeczony na, różne źródła mówią, 7 dni i nie mówią, na 2 tygodnie. U nas jednak ten areszt najczęściej orzekany od razu jest na 3 miesiące. I pytanie dlaczego? To jest pytanie chyba wynikające, znaczy odpowiedź na to pytanie wynika chyba z tego, że prokuratura niezbyt śpiesznie toczy postępowanie i orzeczenie aresztu na 2 tygodnie byłoby chyba przeciwskuteczne w tym zakresie, w takim sensie, że w tym czasie zdążyłaby jednej prokuratura wystawić wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztowania i to wszystko, co zanim się prokuratura rozkręci, to już miną 2 tygodnie.
tygodnia i trzeba by wnioskować o przedłużenie aresztu. Natomiast do czego zmierzam? Do tego, że okazało się w trakcie postępowania w sprawie pani Anny Lind, zabójstwa pani Anny Lind, że to nie ten człowiek. Ale to się okazało, że to nie ten człowiek w ciągu tego tygodnia, na który został aresztowany, i można było szukać kogoś innego. W momencie, kiedy, proszę sobie wyobrazić sytuację, będzie nastąpi pomyłka i się okaże, że to nie ten człowiek został aresztowany, był podejrzany, okazało się, że niesłusznie, no to jak my to zrobimy, zaczniemy szukać człowieka po 3 miesiącach, to szansa, że znajdziemy właściwego człowieka, na przykład zabójcę czy sprawcę innego czynu zabronionego, no to się może okazać, że już nigdy go nie znajdziemy. To też jest z tego punktu widzenia trzeba patrzeć. Nie tylko z tej punktu widzenia, który mi jest najbliższy, czyli tego, że no mamy wolność człowieka, która jest naruszana i właściwie nie wiadomo dlaczego tak długo, ale także to, że możemy nie znaleźć nigdy właściwego sprawcy. Prawda? To też jest rzecz istotna. Więc tutaj... Dobrze, pozwól, że dopytam o jedną rzecz dotyczącą tego słowa tymczasowe aresztowanie. To już się pojawiło w twojej wypowiedzi, ale chcę trochę dopytać, jakby skupiając się na samym początku. Prokuratura wnosi do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Jak to wygląda właśnie w praktyce z badaniem podstaw tego wniosku przez sąd? Często się mówi właśnie, nawet ostatnio to dość popularny taki argument w dyskusji o Pegasusie, prawda? No przecież to nie prokuratura decydowała o zastosowaniu Pegasusa, to sąd się zgadzał. Czy ta wina za zastosowanie tymczasowego aresztowania nieproporcjonalnie, na zbyt długi okres, w sposób bezpodstawny, czy to jest wina bardziej prokuratury czy sądu? Mówię o tym pierwszym etapie, gdy jest wniosek o zastosowanie właśnie tymczasowego aresztowania. Jak to właśnie wygląda od tej strony? No, sprawa nie jest prosta, jeżeli chodzi o te kwestie winy. Wiadomo, że wnioskuje prokuratura. Prokurator jest zainteresowany w tym, żeby mieć człowieka pod ręką, więc to jest oczywiste. Natomiast gwarantem naszych praw i wolności jest sąd. I sąd powinien tę kwestię zbadać. Czy on ma możliwości i warunki? Myślę, że mógłby to tak zrobić, żeby mieć lepsze możliwości i warunki niż dzisiaj. Czyli krótko mówiąc, na przykład słyszałem o takiej praktyce, no bo może jeszcze raz zaczniemy. Żeby człowiekowi zastosować wobec człowieka areszt tymczasowy, no to muszą być dwie przesłanki, prawda? Co najmniej dwie. Jedna ta ogólna, mówiąca o tym, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że on rzeczywiście popełnił dany czyn zabroniony i to właśnie on i popełnił czyn zabroniony. I dwa, że może utrudniać postępowanie, no wyjątkowo wtedy, kiedy obawiamy się, że może znowu popełnić inne ciężkie przestępstwo, jeżeli go nie pozbawimy wolności. Ale te dane w sposób najbardziej zweryfikowany ma prokuratura. Bo ona toczy postępowanie, albo toczy je świeżutko, bo coś się wydarzyło gwałtownie, albo od paru miesięcy, czy nawet paru lat i mniej więcej ma jakieś wyobrażenie o tym, na ile ten człowiek rzeczywiście jest groźny z punktu widzenia przebiegu postępowania, czy też utrudniania przebiegu postępowania. Sąd widzi akta przez, nie chcę powiedzieć chwilę, ale najczęściej niedługo, najczęściej parę godzin na to, i w związku z tym tu może zaznaczmy, że też konstytucja precyzuje terminy, w jakich ma zostać podjęta decyzja o tymczasowym aresztowaniu. To są bardzo krótkie terminy. Chyba nie ma w konstytucji innego miejsca, gdzie by jakiś termin był wyrażony w godzinach. Więc trochę jest tak, że konstytucja tutaj daje nam barierę czy granicę. Ten sąd musi się spieszyć. Jak uważasz, czy to jest pewna podstawa do tego, żeby powiedzieć, gdyby może ta konstytucja trochę rozluźniła, poluzowała te terminy, to byłoby lepiej? No, może byłoby lepiej z punktu widzenia tymczasowego aresztowania, ale nie wiem, czy jednak ludzie nie byliby dłużej w sumie pozbawieni wolności, ci, którzy w ogóle nie musieliby być pozbawieni wolności w ramach tymczasowego aresztowania. No mamy te 48 godzin, prawda? I w zakresie tych 48 godzin sąd musi się jakoś roztropnie wypowiedzieć. Tych 48 godzin najczęściej nie ma, bo przecież to jest niemożliwe, bo nim prokuratura, prawda? To jest 48 godzin na zatrzymanie, więc nim prokuratura przygotuje wniosek o tymczasowe aresztowanie, to też jakiś czas mija, więc... Zdarza się tak na przykład, że nie wiem, o 16 wpływa akt oskarżenia, wpływa wniosek o tymczasowe aresztowanie, a o 9 rano mija termin na przykład na 48 godzin i coś trzeba z tym fantem zrobić. Więc sąd musiałby wykazać dużą i dobrą wolę, żeby zweryfikować to, co prokuratura mówi. To się pewnie dałoby zrobić. Ja słyszałem o takich praktykach, które można by było upowszechniać, że na przykład sąd życzy sobie, żeby prokurator w aktach sprawy zaznaczał na przykład takimi samoprzylepnymi karteczkami te fragmenty w materiałach, w których wynika konieczność tymczasowego aresztowania.
prawda? Oprócz tego, że wniosek składa, to jest jasne, prawda? Ale że, żeby pokazywał gdzie, żeby sąd się mógł z tym zapoznać. No bo jeżeli sąd dostanie na przykład, nie wiem, ileś tam tomów akt, nie wiem, chociażby i 20 na parę, na parę godzin, no to rzeczywiście jego możliwość, ja powiedziałbym, percepcji w tym zakresie oraz no, woli, rzeczywistej woli sprawdzania tego jest niewielka. Więc wiele zależy od prokuratorów. Myślę, że jest tu też ich wina, że oni to zbyt pochopnie składają akty, składają wnioski o tymczasowe aresztowanie, ale tak naprawdę to sąd stosuje areszt i albo może zastosować, jeżeli go przekonał prokurator, albo nie. Oczywiście do tego powinno również być w miarę kontradyktoryjne posiedzenie aresztowe, żeby tam był adwokat, żeby obrońca mógł się też zapoznać z dokumentami, no bo też mu trudno czasami argumentować, mówiąc coś więcej niż nie, bo nie, bo nie ma często zbyt łatwego dostępu do dokumentów. Ale jedna rzecz ważna. W ramach, proszę Państwa, w ramach naszych dziejów, tak bym powiedział, to jednak w okresie, kiedy to było w roku 14-15, mieliśmy dużo mniej tymczasowych aresztowań, także dlatego, że właśnie prokuratorzy mniej wnioskowali. I wtedy poziom uznawalności tych wniosków przez sądy był taki sam, na przyjąć mniej więcej taki sam poziom. Czyli krótko mówiąc, to tak naprawdę od prokuratorów zależy w dużej mierze, a właściwie w większości, to czy areszt będzie zastosowany, czy też nie. Ostatnie lata rządów i przywództwa w Ministerstwie Sprawiedliwości, Prokuraturze Generalnej pana ministra Ziobry spowodowały też pewien nacisk na to, żeby jednak aresztować. To jest też, pamiętajmy, w ramach odpowiedniego treningu społeczeństwa, jest to forma przekazywania takiej informacji. Mamy oto dosyć powolny wymiar sprawiedliwości, ale za to możemy szybko zareagować poprzez pozbawienie człowieka wolności przez tymczasowe aresztowanie. I to się często dzieje i ten nacisk też nie jest bez znaczenia dla samych sędziów, którzy czują się no troszeczkę z jednej strony przez ministra nawet szykanowani wtedy, kiedy to było. Mieliśmy przecież przypadki ścigania takich osób dyscyplinarnie, że uchyliły areszt, prawda? Tym bardziej prokuratorzy, którzy nie mają specjalnie jak się bronić przed naciskiem prokuratora generalnego, który jest ich zwierzchnikiem i oczekuje tego, prawda? A opinia publiczna swoją drogą. Nie wiem, czy Państwo ostatnio widzieli różnego rodzaju felietony związane z wjechaniem przez człowieka, który jechał po pijanemu w rodzinę dwuosobową i z dzieckiem, czyli trzy osoby. Wjechał samochodem straszliwie pijany. Co więcej, mając zakaz prowadzenia pojazdów już wtedy orzeczony na zawsze. No i dlaczego opinia publiczna, przynajmniej jedno z mediów, które oglądam, mówi, no dlaczego nie zastosowano aresztu? I sąd się tłumaczy, dlaczego nie zastosowałem aresztu? Nie ma przesłanek. Nie ma przesłanek. Nie możemy robić sobie żartów z prawa. No jednak jakieś te przesłanki są. Nawet jeżeli są niedoskonale sformułowane, to te podstawy są, no i poza nimi orzekać nie można. A ludzie by chcieli, mówiono, to taki człowiek nie został aresztowany, prawda? No, sędzia też niestety ulega naciskom, a jak do tego dochodzi trudność z rzeczywistą weryfikacją, no to czasami sędziowie, a nawet powiedziałem, że więcej niż czasami, mówią, dajcie spokój, to ja się teraz nie będę tym zajmował, nie mam czasu, prawda? Ale od razu czasami, dosyć często stosują areszt na 3 miesiące, to jest pewien problem, prawda? Bo mieliśmy taką sytuację, też z badań aktorów wynikało, że sąd zastosował areszt na 3 miesiące od razu, najwyraźniej nie przejrzał akt do końca, bo nawet prokurator, jak potem obejrzał sprawę, to wypuścił człowieka wcześniej po miesiącu, mówi sprawa i na koniec został ukarany ten człowiek raptem grzywną, więc tutaj coś tu nie gra, prawda? Niepotrzebnie stosowaliśmy nadmiernie surowy i nadmiernie opresyjny środek zapobiegawczy. Tym niemniej nie sugeruję, tak jak niektórzy, żeby to nie sąd stosował areszt, tylko właśnie prokurator, bo on wie, o co chodzi. Na to bym nie szedł, bo prokuratorzy też mogliby być zbyt wygodni, jednak jakiś ułamek spraw jest przez sąd weryfikowany negatywnie i jednak aresztów nie stosują, zwłaszcza wtedy, kiedy gołym okiem widać, że nie ma znamion czynu zabronionego.
Wtedy w ogóle nie powinno być wniosku aresztowych, to jest inna kwestia, no ale są, prawda? I ten sąd widzi, no zaraz, chwileczkę, ale ten pan na przykład, jak w znanym reportażu, to nie było pole z marihuaną, bo tylko to było pole, które samosiejką, które nie było jego, znaczy było jego nawet, ale tam nie było powodu do stosowania aresztu, bo w ogóle nie ma znamion czynu zabronionego. W związku z tym, gdyby to zależało od prokuratora, to on wnioskował się 7 razy o to, żeby ten areszt zastosować, pewnie by zastosował, prawda? Więc jednak uważam, że sąd to powinien robić oczywiście, tylko powinien robić to, czynić to bardziej rozważnie, jednak poświęcać na to więcej czasu i wymagać od prokuratora właśnie takich, nawet dosyć daleko idących wskazówek, gdzie on ma szukać powodów, dla których ten areszt powinien być stosowany. Tym bardziej, że zarówno kodeks postępowania karnego, jak i Europejska Konwencja Praw Człowieka mówi o tym, że to jest najsurowszy środek. Możemy stosować inne, na przykład właśnie kaucję, tak? Czyli poręczenie majątkowe. Jeżeli ktoś poręczy majątkowo o odpowiedniej kwocie, no a potem się nie będzie stawiał, to ta kwota przepada. W związku z tym może i to wystarczy, może wystarczą inne środki, to powinien być wyjątkowy, no i też w uzasadnieniu o zastosowaniu takiego środka czy przedłużeniu później powinno być powiedziane, czy jest to jest inna kwestia, czy to nie jest tylko parafraza kodeksowych sformułowań, że inne środki nie były wystarczające. To powinno być wykazane dlaczego, prawda? Też dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, że na przykład jeden skład sądu mówi, no nie, to już 3 lata areszt, trzeba się śpieszyć z postępowaniem, robi wytyki prokuratorowi, no, albo sądowi, jeżeli to jest postępowanie sądowe, mówi to już więcej, sąd tego nie przedłuży. No ale potem dostaje to za 3 miesiące kolejny sąd, inny skład i w ogóle nie pamięta o tym, że, a może on nie czytał, że poprzedni skład mówił, że już za długo i przedłuża zupełnie swobodnie na następne okresy, prawda? I to trwa naprawdę latami. To jest patologia. Piotrze, kwestia tymczasowości, a przedłużanie tymczasowego aresztowania. Tutaj jak wygląda ta sytuacja? Czy nie jest tak, że sąd powinien weryfikować, co prokuraturze udało się zrobić przez ten czas, który miała do dyspozycji i też pod tym kątem decydować o przedłużaniu tymczasowego aresztowania? Jak to wygląda twoim zdaniem? No tak powinien robić, ale często jest w sytuacji takiej, że prokuratura dalej nie zrobiła nic, albo na przykład oczekuje na ekspertyzę biegłych, a przez ten czas nie pojawiła się ta ekspertyza. No i teraz staje przed dylematem, którym prokurator oferuje takiemu sądowi. Mówi, to jest wypuścimy przestępcę i pani sędzio odpowiedzialność, a jak on coś zrobi, no to będzie pani miała to na sumieniu. No i taka pani sędzia czy pan sędzia mówi, no dobra, rzeczywiście może on jest groźny, rzeczywiście prokuratura nic nie zrobiła w tym czasie, 3 miesięcy kolejnych, człowiek siedzi, no ale trochę się obawiam go wypuścić. Musielibyśmy mieć bardzo odważnych sędziów. To jest jeszcze ta kwestia, że sędzia musiałby być właśnie, jak mówię, odważny i nie bać się konsekwencji, a właśnie konsekwencji dla niego nie karnych czy jakichkolwiek innych, tylko takich, powiedziałbym, społecznych. Bo jeżeli będzie go bronił przepis prawa, to nic mu się nie stanie. Zakładam, że żyjemy w państwie praworządnym, no bo bywało różnie. Ale jeżeli mówi jasno, ja nie mogę zastosować tego aresztu, bo nie ma przesłanek, albo nie mogę go przedłużyć, bo już czas minął i ten okres byłby nierozsądny, a zgodnie z konwencją ja go nie mogę dalej przetrzymywać, wypuszczam go. W związku z tym toczy się sobie postępowanie dalej z wolnej stopy, możemy inne środki zapobiegawcze zastosować, poręczenie majątkowe na przykład, prawda? Ale to musiałby sąd naprawdę być odważny i czuć też wsparcie państwa, że jak działa zgodnie z prawem, to nikt nie będzie na niego dbał w postaci postępowania dyscyplinarnego na przykład, tak jak było do tej pory. A jak sąd nie ma tego wsparcia i czuje, że go nie ma, co więcej, czuje, że pożądane by było, żeby przedłużał areszt, no to będzie to robił prawdopodobnie i to jest oczywiście dla nas duży kłopot, a najbardziej dla tych, którzy siedzą. A potem jeszcze dodatkowa kwestia, jest taka, że jak ktoś już siedzi w areszcie 2, 3, 4 lata, strasznie trudno go nie skazać. Niezależnie od tego, czy on rzeczywiście popełnił... O to właśnie miałem też zapytać, o ten trzeci etap, że nagle się okazuje, że wymiar kary finalnie, załóżmy, że nawet jest to sprawca, który popełnił przestępstwo, ale wymiar kary jest dostosowywany ex post do czasu, jaki ktoś spędził w areszcie śledczym.
Tego oczywiście nie można udowodnić wprost, bo żaden sędzia nie, tak nie napisze, prawda, w uzasadnieniu, że odbywał karę aresztu czteroletnią czy pięcioletnią, czy nie karę, właśnie areszt tymczasowy był stosowany 4 czy 5 lat i ja w związku z tym dopasowuję tę karę do tego aresztu. To oczywiście tak nie jest, no ale możemy sobie wyobrazić, że przy swobodzie sędziego w tym zakresie, tak być może. Mam nadzieję tylko, że nie dzieje się w ten sposób, że skoro ktoś już siedział, to znaczy, że jest winny, bo w areszcie, bo to by było dramatycznie. A już, i oczywiście zdarzają się takie sytuacje, w których rzeczywiście ktoś jest uniewinniany potem. A jak jest uniewinniany, no to powinniśmy mu potem zapłacić odszkodowanie. Dzisiaj w ministerstwie padła taka myśl, że może rozsądna, żeby zadośćuczynienie na przykład było wypłacane ryczałtowo, a ewentualnie więcej niż to, co ile wynosi ryczałt, było dochodzone później przez takiego człowieka, który z aresztu wyszedł i był niewinnie w nim osadzony, bez skazania następnie, no żeby ewentualnie tej górki, mówiąc wprost, dochodził sobie już w sądzie, tak? Ale żeby to było wypłacane bez konieczności długotrwałych procesów, bo to znowu jest kolejny proces i takie rzeczy się też zdarzają, więc to jest problem, musimy z tym jakoś sobie poradzić. Mam wrażenie niestety z ankiety, która przeprowadziła pani profesor, mianowicie wśród sędziów, wynikało, że dla sędziów jest jasne, że bo zadała takie pytanie, czy dlaczego się wydłużyło stosowanie tymczasowego aresztowania? I odpowiedź sądu była, bo wydłużyły się z grubsza, bo wydłużyły się czas postępowań, prawda? Czyli jakby nie działa ta myśl, że nie musimy go trzymać przez cały czas procesu w zamknięciu w areszcie, jak już go raz do tego aresztu wsadziliśmy. I no wydaje mi się, że tutaj ta odwaga sędziów nie jest zbyt wielka, tak bym powiedział, żeby wypuszczać troszeczkę wcześniej, a nie trzymać do końca tymczasowego aresztowania, jak już się raz już tak postanowiło. Piotrze, w międzyczasie odpowiedziałeś na pytanie naszego widza, które się pojawiło. Jak ktoś niesłusznie przebywa w areszcie, to może liczyć na odszkodowanie za czas spędzony w tymczasowym aresztowaniu. Ale na koniec mam do ciebie jeszcze pytanie takie bardzo konkretne. Jakbyś mógł podsumować to, co powiedziałeś, czy tymczasowe aresztowanie w Polsce jest rzeczywiście tymczasowe? Bywa tymczasowe, niestety bywa niestety czasami bardzo, bardzo czasowe, no mówię po kilka lat i jest to niewątpliwie wielki, wielki problem, bo mówię, stwarza szereg później problemów również w wyrokach, w uzasadnieniu wyroków, orzekaniu wyroków, no i tak dalej. Jeżeli tylko mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, to rzeczywiście tak przysługuje, można starać się o odszkodowanie za coś uczynienie, ale trzeba o to samemu zawnioskować, tak? Odpowiadając jeszcze naszemu zainteresowanemu słuchaczowi i na to się ma rok od ustania tego albo właśnie tymczasowego aresztowania, albo po wyroku, więc nie jest to zbyt długi okres, nawet powiedziałbym bardzo krótki, wydaje nam się, że za krótki, ale to Trybunał Konstytucyjny z tego czasu uznał, że jest to okres wystarczający. Jeżeli ktoś przebywa w areszcie zupełnie niesłusznie, to ta trauma po przebywaniu w tym areszcie tymczasowym, zwłaszcza jeżeli przebywał po raz pierwszy i do tej pory nigdy nie miał do czynienia z osobami przebywającymi w zakładzie karnym, może być na tyle duża, że naprawdę będzie się trochę starał zdrowotnie podreperować, tak żeby myślę tu o zdrowiu psychicznym, a dopiero później będzie chciał występować o odszkodowanie czy zadośćuczynienie, no i to może tego roku mu nie wystarczyć, ale taka możliwość jest, tylko trzeba o nią zadbać, tak? To nie jest automatyczne. Piotrze, bardzo ci serdecznie dziękuję za garść bardzo ciekawych informacji w imieniu swoim, w imieniu naszych widzów. Bardzo dziękuję ci za wizytę w programie Łączy Nas Karne. Z tymczasowym aresztowaniem chyba jeszcze nie raz będzie okazja o tym podyskutować, chyba też w perspektywie tego, co w przyszłości, prawda? Tak myślę, mam nadzieję, że zostaną usunięte różne pomysły poprzedniej władzy, na przykład sprzeciw prokuratora do stosowania kaucji, czy też szukania powodów, dla których te pieniądze mogłyby nie być wystarczająco świeże i zdobyte legalnie, żeby ta kaucja była. Sprzeciw wobec tego właśnie aresztu, wobec zabezpieczenia majątkowego ze strony prokuratora, ale i zniesienie pewnych przesłanek, zwłaszcza tej przesłanki, o której w sumie nie powiedzieliśmy, to moja wina, 258 paragraf 2, czyli
surowej kary. W czasie, kiedy wszystkie przestępstwa stopniowo idą do góry, jeżeli chodzi o wysokość sankcji, to naprawdę już jest zakrawa na żart, że ta przesłanka się jeszcze ostała, bo jest ona bardzo łatwa do automatycznego stosowania przez sąd, który nie muszą zastanawiać się nad wielkim uzasadnieniem, mówi, no ale przecież grozi surowa kara, a w związku z tym, czyli powyżej 8 lat, to przynajmniej 8 lat, w związku z tym stosuję areszt i się nie muszę zastanawiać nad całą resztą, czy to w ogóle warto. Ja dziękuję Piotrze, bardzo za Ci serdecznie zaproszenie. Dziękuję za wizytę w programie. Naszym gościem był dr Piotr Kładoczny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Uniwersytet Warszawski. Piotrze, miłego wieczoru, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, po przerwie wracamy z tematem tymczasowego aresztowania, prewencji w prawie karnym. Porozmawiamy z moim kolejnym gościem. Do zobaczenia za chwilę.